Dziś opowiem Państwu o tym, jaki jest pierwszy objaw raka trzustki. Ten objaw, który możemy zobaczyć u chorego gołym okiem. Niestety, pojawienie się tego objawu u chorego, u którego kolejno rozpoznaje się właśnie raka trzustki, to praktycznie oznacza w 95% śmierć do 5 lat. Jednak jest powód, dla którego nagrywam ten film. Istnieje bowiem jeden pierwiastek, którego prawidłowe stężenie w naszym organizmie chroni przed tym rakiem, a jego niedobór znacznie zwiększa ryzyko jego rozwoju. Zanim opowiem Państwu, który objaw może oznaczać raka trzustki oraz którego pierwiastka prawidłowe stężenie chroni przed tym nowotworem, to tylko jedna garść danych statystycznych. Otóż po rozpoznaniu raka trzustki tylko 3-5% ludzi żyje jeszcze 5 lat. Rocznie uśmierca on na całym świecie 500 000 osób i wydaje się, że częstość jego występowania mogłaby być znacząco obniżona, jeśli współczesna populacja miałaby odpowiednią i prawidłową dietę. I zaraz do tego dojdziemy. Drodzy widzowie, a tym pierwszym zauważalnym objawem raka trzustki, który możemy zobaczyć bez potrzeby wykonywania badań w laboratorium, jest żółtaczka, czyli żółty kolor skóry oraz żółte oczy. Żółtaczka pojawia się w raku trzustki dlatego, że rozrastający się w trzustce nowotwór zatyka wspólne ujście przewodu trzustkowego oraz pęcherzyka żółciowego w brodawce watera w jelitach. Zatkane ujście pęcherzyka żółciowego, który magazynuje, a kolejno wydziela żółć do jelit, powoduje, że żółć zaczyna przedostawać się do organizmu, a zawarty w żółci żółty barwnik bilirubina nadaje właśnie skórze oraz oczom żółtego koloru. I to właśnie dlatego tym pierwszym zauważalnym objawem nowotworu trzustki jest żółty kolor skóry. Niestety trzeba dodać, że ten objaw oznacza, że nowotwór jest już zaawansowany i w większości przypadków leczenie oznacza zabieg chirurgiczny. Natomiast ja dzisiaj nie będę mówił o sposobach leczenia raka trzustki, bo jak widać, jak pokazują statystyki, to leczenie po prostu nie działa. W 97-95% leczenie raka trzustki, czy to za pomocą metod chirurgicznych, radiologicznych, czy też z wykorzystaniem chemioterapii, po prostu nie działa. Takie są statystyki. Natomiast okazuje się, że możemy zrobić naprawdę, ale to naprawdę bardzo wiele, by nigdy w życiu nie zachorować na tę, mówiąc wprost, nieuleczalną chorobę. Drodzy Państwo, przeglądając badania naukowe, natrafiłem na bardzo ciekawą analizę, która wskazuje, że niedobór magnezu rażąco zwiększa ryzyko rozwoju właśnie raka trzustki. Naukowcy zauważyli, że niedobór każdych 100 mg magnezu względem dziennego zapotrzebowania to, uwaga, aż 24% większe ryzyko rozwoju raka trzustki. Czytamy o tym w badaniu pod tytułem Spożycie magnezu i częstość występowania raka trzustki. W badaniu tym wzięło udział ponad 60 tysięcy mężczyzn między 50 a 76 rokiem życia, a samo badanie trwało 8 lat. W końcu w badaniu tym czytamy, że każde zmniejszenie spożycia magnezu o 100 mg dziennie wiązało się z 24% wzrostem częstości występowania raka trzustki. Tutaj przypomnę, że dzienne zapotrzebowanie na magnez u mężczyzny wynosi około 400 mg na dobę, natomiast u kobiety mniej więcej około 300 mg na dzień. Zatem, jeśli przeciętny człowiek spożywa o 100 mg magnezu mniej z diety, co oznacza zarazem, że ma dietę ubogą w rośliny, to w tym samym czasie ma o 24% większe ryzyko rozwoju raka trzustki. Jeśli natomiast dla przykładu ktoś spożywa o 200 mg magnezu mniej, czyli połowę tego, co obecne rekomendacje, to ma praktycznie 50% większe szanse na rozwój choroby nowotworowej trzustki niż osoba, która spożywa tyle magnezu, ile potrzeba. Dlaczego niedobór magnezu prowadzi do rozwoju choroby nowotworowej? Otóż niedobór magnezu prowadzi do aktywacji prozapalnych związków, takich jak interleukina 6 oraz interleukina 1, co zwiększa potencjał rozprzestrzeniania się nowo utworzonych w organizmie komórek nowotworowych. Drodzy widzowie, oczywiście to nie jest tak, że jest to jedno jedyne badanie naukowe, które wykazuje silną korelację pomiędzy niedoborem magnezu a ryzykiem rozwoju chorób nowotworowych. Okazuje się, o czym
będziemy dyskutować w kolejnych filmach, że magnez wykazuje ochronne działanie na wiele innych nowotworów, ale powtórzę, jeszcze będą na ten temat filmy. A teraz chciałbym powiedzieć, dla kogo ten film jest dedykowany. Komu ten film się przyda najbardziej? A jeśli wiemy, że możemy znacząco obniżyć ryzyko rozwoju raka trzustki, to musimy sobie zadać proste pytanie. Kto jest najbardziej narażony na rozwój tej choroby? Otóż należy rozpocząć od tego, że zwiększone ryzyko rozwoju raka trzustki występuje u cukrzyków typu drugiego. Otóż bardzo niechlubne statystyki wskazują na to, że u 80% pacjentów z rakiem trzustki w chwili rozpoznania rozpoznaje się także cukrzycę i nietolerancję glukozy. W badaniu z 2003 roku pod tytułem Związek między cukrzycą a rakiem trzustki czytamy: około 80% pacjentów z rakiem trzustki ma nietolerancję glukozy lub też jawną cukrzycę. Co ciekawe, jeśli jesteśmy już przy cukrzycy i raku trzustki, warto zaznaczyć i wskazać jeszcze jedno, ale to bardzo ciekawe badanie. Badanie wskazujące na to, że stosowanie metforminy, czyli najbardziej popularnego leku na cukrzycę, zmniejsza ryzyko rozwoju raka trzustki u chorych na cukrzycę, uwaga, aż o 62% w porównaniu do osób, które leków na cukrzycę nie przyjmują. Informuje nas o tym badanie pod tytułem Leki przeciwcukrzycowe wpływają na ryzyko raka trzustki. W tym badaniu czytamy: u pacjentów z cukrzycą, którzy przyjmowali metforminę, ryzyko wystąpienia raka trzustki było istotnie niższe w porównaniu z pacjentami, którzy nie przyjmowali metforminy. Iloraz szans wynosił 38%, czyli ryzyko było 62% niższe. Wiemy zatem, że cukrzycy powinni mieć się na baczności, ponieważ są grupą, w której rak trzustki pojawia się częściej. Zatem powinni pomyśleć o diecie bogatej w magnez, ponieważ magnez nie tylko obniży u nich ryzyko rozwoju raka trzustki, ale także korzystnie wpłynie na ich układ sercowo-naczyniowy w przebiegu cukrzycy typu drugiego. A przechodząc dalej, kto jeszcze ma zwiększone ryzyko rozwoju raka trzustki i komu tytułowy magnez może uratować życie? Pamiętajmy, że zwiększone ryzyko rozwoju raka trzustki pojawia się także u osób otyłych, u osób palących papierosy oraz nadużywających alkohol. Ale rak trzustki upodobał sobie także osoby, które praktykują niskiej jakości dietę, która jest uboga w składniki odżywcze i rośliny, czyli dietę, w której brakuje witaminy C, witaminy E, B6, kwasu foliowego, selenu, likopenu, karotenoidów oraz witaminy B12. Informuje nas o tym badanie pod tytułem Spożywanie wybranych mikroelementów i ryzyko raka trzustki. Włoskie badanie kliniczno-kontrolne. Zatem wiemy już, który z pierwiastków najsilniej chroni nasz organizm przed rozwojem raka trzustki. Wiemy także, kto na raka trzustki jest najbardziej narażony. Powtórzę, to cukrzycy, osoby otyłe, osoby palące, pijące alkohol czy też praktykujące słabo odżywczą dietę, w której brakuje roślin. I to właśnie tym osobom polecam, by w ich diecie znalazło się jak najwięcej magnezu. Mało tego, warto wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej zależności. Otóż szacuje się, że niedobór magnezu w zależności od populacji, a w tym również i w Polsce, w zależności od źródeł i metod oznaczania danych, może sięgać od 20 do kilkudziesięciu procent społeczeństwa. Warto zatem mieć to na uwadze i włączyć do swojej diety produkty spożywcze z dużą zawartością magnezu. A jakie produkty spożywcze zawierają magnez? Duże ilości magnezu odnajdziemy w szpinaku, w pestkach dyni, w fasoli, w brązowym ryżu, w migdałach, w ciemnej czekoladzie, awokado czy na przykład w bananach. Drodzy Państwo, a jeśli jesteście zainteresowani zdrowym trybem życia i szukacie być może większej ilości ciekawych informacji, takich jak te zawarte na przykład w dzisiejszym filmie, to zapraszam do tego, aby zapisać się na darmowy newsletter, czyli informacje o zdrowiu, które wysyłam do Państwa drogą e-mail 2 razy w tygodniu. Zapisać można się klikając w link, który znajduje się w opisie tego filmu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.